Drodzy Bielczanie, jesteśmy rowerową stolicą Polski. Szlachectwo zobowiązuje. Dbajmy nawzajem o swoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Pieszych, rowerzystów, użytkowników hulajnóg, jeżdżących na rolkach i samochodami. W naszym pięknym mieście mamy już prawie 40 km dróg rowerowych i pieszo-rowerowych. Bardzo chętnie korzystamy z możliwości tego zdrowego, ekologicznego, przyjaznego kieszeni przemieszczania się po Białej Podlaskiej. Jest nas coraz więcej na drogach rowerowych. To pięknie i nowocześnie wygląda, ale też wymaga od nas coraz większej uważności. Bardzo dziękuję naszym policjantom i strażnikom miejskim za prowadzone w naszych przedszkolach i szkołach akcje edukacyjne. W wakacje będziemy kontynuować nasze działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Rozpoczęły się wakacje. Rower to świetna zabawa. Koleżanki i koledzy, bądźmy bezpieczni i zwracajmy uwagę na innych rowerzystów. Drodzy rodzice, zadbajcie, aby wasze dzieci przystąpiły do egzaminu na kartę rowerową. Ścieżki rowerowe to nie jest tor wyścigowy. Proszę, zachowajmy odpowiednio prędkość. Kierujemy autami. Stosujemy zasadę ograniczonego zaufania. My, rowerzyści, też stosujmy tę zasadę. Będziemy bezpieczni. Nie zatrzymujmy się na ścieżkach rowerowych, na pogaduchy. Ścieżka rowerowa to nie parking. Jeśli chcemy porozmawiać, zejdźmy na pobocze. Jeździmy bezpiecznie!